Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Miarki Historii. Dzisiaj będę kontynuował opowieść o złamaniu szyfru Enigmy. Będzie bardziej osobowo, mniej technicznie. Opowiem o polskich kryptologach, którzy dokonali przełamania tajemnicy szyfrów. Opowiem też o działalności Polskiego Biura Szyfrów i o tym wszystkim, co złożyło się na sukces polskich kryptologów. Tak sobie pomyślałem, że może skoro się już rozwijam z tym kanałem, to przydałaby się jakaś grafika startowa, która będzie charakterystyczna, którą będę umieszczał na początku odcinka. Zupełnie nie mam pomysłu na to. Gdybyście mieli jakiś pomysł albo chcieli jakiś projekt zaproponować, to jestem otwarty, zrobimy casting i wybierzemy najlepszy. Także gdyby ktoś miał jakieś pomysły, propozycje, to zapraszam. Zastanawiałem się, kogo dzisiaj pozdrowić, no i nie mam za bardzo koncepcji, w związku z tym postanowiłem, że pozdrowię wszystkich, którzy oglądają moje filmy. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, motywuje mnie to do tego, żeby kręcić dalej. Jak widzę, jak tam podskakują ilości odsłon, no to wiem, że ktoś mnie ogląda i że ma to sens, co robię. Także za to bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Miarki Historii. Kiedy oglądamy filmy, w których pokazany jest trud polskich kryptologów pracujących nad rozszyfrowaniem niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, to można dojść do wniosku, że w 1932 roku trzech polskich młodych kryptologów, Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, usiadło sobie przy stole, zebrało wszystkie dotychczasowe materiały, które były w ich posiadaniu, pomyśleli, pogłówkowali, napisali jakieś wzory i rozpracowali Enigmę. Jest to wrażenie jak najbardziej mylne. Prawdą jest, że ci trzej panowie byli wybitnymi matematykami, zwłaszcza Marian Rejewski, którego można uznać wręcz za geniusza matematyki. Natomiast to nie jest tak, że oni na to po prostu wpadli i że to było dzieło tych trzech panów, niczego im nie ujmując. Każdy z nas wie, że sukces nigdy nie jest wynikiem pracy, wysiłku jednej osoby. Sukces jest zawsze sumą pracy wielu osób, natomiast widzimy tylko jedną osobę czy kilka osób, które doprowadzają sprawę do końca. I tak też było w przypadku Enigmy. Otóż na rozszyfrowanie niemieckiej maszyny złożyła się praca wielu osób, całych sztabów i wręcz praca wielu pokoleń. Tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj dwie główne sfery działały na rzecz polskich kryptologów. Po pierwsze, Polska Szkoła Matematyczna, po drugie, wywiad. Tutaj przede wszystkim trzeba spojrzeć na to historycznie. Zacznę od Polskiej Szkoły Matematycznej. Otóż coś takiego jak dorobek naukowy to nie jest coś, co się buduje w ciągu roku czy dwóch. Renoma uczelni, poziom, pracownicy naukowi, studenci to jest coś, nad czym trzeba stale pracować. Najlepsze, najbardziej renomowane uczelnie dzisiaj na świecie to są te najstarsze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż nie wystarczy mieć jakiegoś jednego wybitnego, genialnego pracownika. Trzeba jeszcze mieć coś, co się buduje przez pokolenia. I tutaj na tą Polską Szkołę Matematyczną składała się praca kilku pokoleń lwowskich profesorów. Oczywiście nie tylko lwowskich, ale tam było to centrum. I bez wysiłków tych kilku pokoleń nie byłoby prawdopodobnie Mariana Rejewskiego i jego kolegów. Przynajmniej w takim znaczeniu, w jakim rozmawiamy o rozszyfrowaniu Enigmy. I to jest rzecz pierwsza. Natomiast rzecz druga to jest działalność polskiego wywiadu. To nie jest tak też, że Polskie Biuro Szyfrów powstało w 1931 roku z niczego. Otóż tu znowu trzeba sięgnąć jeszcze do sytuacji właściwie z okresu zaborów. Gdy 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przybył do Warszawy, dzień przed datą, którą uznajemy za odzyskanie przez Polskę niepodległości, to pierwszą rzeczą, o którą zapytał zgromadzonych tam oficerów, gdzie jest pułkownik Józef Rybak? To imię i nazwisko prawdopodobnie nikomu z nas nic nie mówi. Natomiast dlaczego Piłsudski zapytał o tego pana? Gdyż był to jego współpracownik z czasów, kiedy Piłsudski służył w Legionach, organizował polską organizację wojskową, a Józef Rybak dostarczał mu informacji wywiadowczych, dlatego że był to oficer wywiadu austro-węgierskiego, który pracował również dla Legionów Polskich i bezpośrednio dla Piłsudskiego. I kiedy już znalazł się Józef Rybak, to drugim pytaniem Piłsudskiego było: gdzie jest Karol Bołdesku? A kim był Karol Bołdesku? To już w ogóle nazwisko, którego nawet w internecie nie można znaleźć. Otóż był to szef radiowywiadu państw centralnych. Tenże Karol Bołdesku został bardzo szybko zatrudniony do tego, żeby stworzyć sekcję radiowywiadu. Ta sekcja radiowywiadu, która zaczęła w 1919 roku działać,
bardzo szybko zaczęła rozpracowywać rosyjskie szyfrogramy, co pozwoliło wygrać Bitwę Warszawską, o czym mówiłem w ubiegłym odcinku. Dodam tylko, że w 1920 roku, w czasie trwania bolszewickiej ofensywy, rozszyfrowano około 410 rosyjskich szyfrogramów. I to dawało Piłsudskiemu ogromną przewagę w tej wojnie, dlatego że mógł przeniknąć mgłę wojny, o której mówiłem ostatnio. Wiedział, gdzie bolszewicy są silni, gdzie są słabi. I uderzył tam, gdzie byli słabi. Dzięki temu wygrał Bitwę Warszawską. W 1931 roku zostaje utworzone Biuro Szyfrów, które wykształciło się z wcześniejszej sekcji radiowywiadu. Po 12 latach zmieniono nazwę i zmieniono organizację. Na jego czele stanął major Guido Langer, bardzo ciekawa postać, człowiek z przeszłością wojskową, walczył w armii austro-węgierskiej, później był w rosyjskiej niewoli, później walczył w polskich dywizjach syberyjskich, które na Dalekim Wschodzie walczyły po stronie państw Antanty przeciwko bolszewikom. Znowu trafił do niewoli, z której uciekł i ostatecznie wylądował w Polsce, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, no a później awansował i został wyznaczony na szefa Biura Szyfrów. On nie był kryptologiem, chociaż trochę się na tym znał. On był przede wszystkim mózgiem całej organizacji, dlatego że odpowiadał przede wszystkim za logistykę, za fundusze, za przyjmowanie odpowiednich ludzi, czyli taki, można powiedzieć, prezes imprezy, który organizował Biuro Szyfrów. Jego zastępcą został kapitan Maksymilian Ciężki. On już miał dosyć dużą wiedzę na temat kryptografii, dlatego że w czasie wojny, najpierw jeszcze w armii austriackiej, a później w czasie wojny polsko-bolszewickiej, służył jako członek grupy nasłuchowo-radiolokacyjnej, czyli już miał do czynienia w warunkach bojowych z dekryptarzem, no a później jeszcze się też kształcił w tej dziedzinie. Kolejna osoba, o której chciałbym wspomnieć, to Antoni Palut, specjalista radiografii. To był tak naprawdę najwybitniejszy z tych organizatorów Biura Szyfrów, jeśli chodzi o kryptologię. Miał duże doświadczenie w tej kwestii, był wykładowcą kryptologii. On też później w bardzo dużym stopniu przyczynił się do rekonstrukcji Enigmy, tego, że Polacy zrekonstruowali swoją Enigmę, jak też do budowy innych urządzeń używanych do dekryptażu. No i wreszcie czwarta postać, inżynier Edward Fokczyński. To był człowiek, który zajmował się konstruowaniem różnych urządzeń, między innymi właśnie tej polskiej Enigmy. On był jednym z prezesów firmy AWA. Ona przede wszystkim zajmowała się produkcją odbiorników radiowych, natomiast ona produkowała również urządzenia na rzecz Biura Szyfrów. Między innymi tam właśnie zbudowano zrekonstruowaną polską Enigmę. Tam powstał również cyklometr i polska bomba kryptologiczna, o których jeszcze powiem później. Czyli Biuro Szyfrów zaczyna działać, gromadzi wysokiej klasy specjalistów. Ja powiedziałem tylko czterech, ale oczywiście to jest tylko niewielka grupa. Tam było dużo więcej osób, które pracowały na sukces Biura Szyfrów. I kolejny moment to jest rok 32, kiedy to na Uniwersytecie Poznańskim zostaje przeprowadzony kurs kryptologii. Dlaczego wybrano Poznań? Tutaj muszę znowu wrócić do metod rozszyfrowywania. Stosowano dwie metody. Metoda wcześniejsza, która była używana do czasów prowadzenia kodu maszynowego, to jest metoda lingwistyczna. To, o której wam mówiłem wcześniej, że na przykład szuka się znaków, które występują najczęściej i na tej podstawie, na przykład w języku polskim, najczęściej występuje litera A i szukając takich właśnie językowych prawidłowości, rozszyfrowuje się szyfry. Ale w momencie, kiedy doszło do wprowadzenia szyfrowania maszynowego, to metoda ta już nie wystarczała i trzeba było wprowadzić metodę matematyczną, czyli wymyślić wzory, stworzyć pewne nowe metody matematyczne rozszyfrowywania tej ogromnej ilości możliwych kombinacji. To też nie wystarczało. Trzeba było połączyć te dwie metody. Dlaczego? Trudno było rozszyfrować tekst niemiecki komuś, kto nie znał tego języka. Oczywiście można było sięgnąć po profesorów lwowskich, ale większość z nich język niemiecki znała albo częściowo, co prawda mieszkali pod zaborem austriackim, ale w Galicji, która cieszyła się ogromną autonomią. I w związku z tym ten język niemiecki nie był tam powszechnie znany. Natomiast studenci poznańscy znali język niemiecki doskonale. To był właściwie ich drugi język. Poza tym znali też niemiecką mentalność, co też okazało się bardzo istotne. I to zdecydowało o wyborze Poznania. Dlatego, że żeby stosować metody matematyczne, trzeba było znać język, w którym się szyfrowało, bo poszukiwania określonych ciągów znaków musiały być poszukiwaniem ciągów znaków w języku niemieckim. I to było kluczowe. No i teraz kolejna kwestia, czyli kogo wybrano na ten kurs? Otóż wybrano najbardziej wyróżniających się studentów Uniwersytetu Poznańskiego.
I to dla mnie jest szokujące, kto w ogóle na to wpadł, żeby zatrudniać studentów. No bo przecież mieliśmy profesorów z ogromną wiedzą, z ogromnym doświadczeniem, a na ten kurs poszło 20 paru młodych ludzi. Tu chciałbym jeszcze przytoczyć pewne liczby. Otóż Marian Rajewski urodził się w 1905 roku, w momencie kiedy poszedł na kurs, którego zresztą nie ukończył, bo pojechał później do Francji. Miał 24 lata. W momencie, kiedy rozpracował Enigmę, miał 27 lat. Henryk Zygalski, w momencie, gdy zaczął kurs, miał lat 21, a gdy Marian Rajewski rozszyfrował Enigmę, miał lat 24, a Jerzy Różycki był o rok od niego młodszy. No jak spojrzymy na zdjęcie Jerzego Różyckiego, no to widać, że to jest młody chłopak, który dopiero co skończył szkołę średnią, poszedł na studia, no i na tych studiach znalazł się na kursie dla kryptologów. Oni nie mieli praktycznie żadnego doświadczenia. Oni mieli tylko wybitne umysły i wiedzę. Natomiast brakowało im tego, co posiadali ich starsi koledzy. Ale z drugiej strony okazało się to strzałem w dziesiątkę. Pozytywna bezczelność, która charakteryzowała tych młodych ludzi, sprawiła, że Enigma została rozszyfrowana i to w zasadzie w pół roku. Ja tu zawsze taki dowcip przytaczam. Pewna instytucja szukała odpowiedzi na pytanie, jak długo trzeba uczyć się języka chińskiego. No to stwierdzili, idziemy na uczelnię, zapytamy. Zapytali profesora. Profesor pomyślał, mówi, no gdzieś tak 20 lat by mu to zajęło. Spytali doktora. Doktor mówi, no tak z 10. Potem spytali magistra. Magister mówi, no ja jeszcze mam taki umysł dosyć jeszcze chłonny, to tak z 5 lat i myślę, że dałbym radę. No i w końcu myślę sobie, a to jeszcze zapytamy studentów. No i pytają się studentów, a na to studenci, a kiedy egzamin? I myślę, że właśnie takie myślenie charakteryzowało tych młodych ludzi, którzy kończyli kurs kryptologiczny na Uniwersytecie Poznańskim. Oni nie pytali się, ile mamy pieniędzy, ile mamy czasu, jakie mamy środki, co trzeba jeszcze zrobić, tylko oni po prostu dostali zadanie i to zadanie wykonali. I z tego punktu widzenia ta niezwykle ryzykowna decyzja o tym, żeby najpierw wykształcić, a potem zatrudnić do dekryptażu studentów, okazała się strzałem w dziesiątkę. Marian Rajewski był właśnie takim bezczelnym młodym człowiekiem, który po prostu wchodził przez zamknięte drzwi, wyważał je i w ten sposób rozpracował Enigmę. Nie byłoby rozpracowania Enigmy, gdyby nie wsparcie. Mówiłem o tym ostatnio, że żeby rozpracować Enigmę, no to po pierwsze trzeba było znać zasady jej działania, czyli trzeba było wiedzieć, jak ona funkcjonuje, przynajmniej w ogólnym zarysie. I trzeba było również dojść do tego, jak rozszyfrować później te kolejne etapy szyfrowania, czyli ustawienia wirników, hasła wpisywane przez Niemców, no i potem zasadę, w jaki sposób dalej te depesze są szyfrowane już samym obracaniem się wirników. I tutaj jakby pomoc przyszła z dwóch stron. Po pierwsze polski wywiad, który przez przypadek uzyskał dostęp do Enigmy. Otóż w 1929 roku podczas odprawy celnej na lotnisku Okęcie polscy celnicy kazali otworzyć bagaż jednemu z niemieckich dyplomatów, który zachowywał się dosyć podejrzanie. No i w tym bagażu znaleziono maszynę. Oczywiście nie mieli do niej dostępu, ale zrobili jej zdjęcie. Więc w tym momencie miał już Rajewski jakieś pojęcie o tym, jak wygląda urządzenie, które służy do szyfrowania i mógł już uprościć poszukiwania rozwiązania zagadki. Natomiast w późniejszym okresie, tylko nigdzie nie znalazłem kiedy, egzemplarze cywilnej Enigmy, bo ta znaleziona na Okęciu również była cywilna, dostarczył polskiemu wywiadowi największy as polskiego wywiadu tego okresu, o którym myślę, że zrobię jeden z kolejnych odcinków, major Jerzy Sosnowski, który działał w Berlinie, zakupił dwa egzemplarze cywilnej maszyny Enigma. Oczywiście cywilna Enigma była uproszczona, nie miała tylu kombinacji, natomiast dawała dosyć dobre pojęcie o tym, jak działa Enigma wojskowa. Natomiast druga pomoc przyszła z Francji. Rzadko coś nam z Francji dobrego przychodzi, ale w tym wypadku tak było. I tutaj pojawia się postać Gustawa Bertranda, pułkownik Gustav Bertrand, taki odpowiednik Guido Langera, czyli szef kryptologów francuskich. Francuzi mieli dostęp do bezcennych informacji na temat Enigmy, dostarczył im szpieg Hans Thilo Schmidt, pseudonim Asche, Niemiec, pracownik cywilny, który pracował w niemieckim biurze szyfrowania. Jego zadaniem było utylizowanie tego, co pozostało po wysyłanych szyfrogramach, czyli przede wszystkim miał dostęp do ustawień wirników na każdy dzień i miał dostęp do ustawień tych sześcioliterowych szyfrów, którymi później Niemcy w drugim etapie kodowali wiadomość Enigmy. I tenże Hans Thilo Schmidt dostarczył materiały, które były używane wcześniej przez niemieckich radiotelegrafistów, czyli
ustawienia wirników na przykład z dnia 27 września 1928 roku. Ustawienia sześcioliterowych ciągów znaków, które były wpisywane w Enigmę. Dzięki temu, znając mniej więcej zasady działania Enigmy, próbując odtworzyć jej działania, Polacy, mając te szyfrogramy, które przejmowali, które były katalogowane, mogli próbować złamać depesze, które Niemcy wysłali na przykład pół roku wcześniej czy rok wcześniej. Oczywiście nie był to jeszcze pełny sukces, ale był to już duży krok do przodu. Dlaczego Gustav Bertrand zdecydował się przekazać te materiały Polakom? Otóż powód był dosyć przyziemny. Francuzi tych materiałów nie chcieli. Co prawda zapłacili za to duże pieniądze, ale okazało się, że francuski wywiad nie wie, co z nimi zrobić. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że Francuzi zaangażowali duże pieniądze i dużym wysiłkiem próbowali złamać kod Enigmy, no i w pewnym momencie stwierdzili, że się nie da. I nawet jak dostali ten bezcenny dar od Hansa Schmidta, to okazało się, że po prostu nie potrafią go wykorzystać. Więc co zrobił Bertrand, widząc, jak bezcenny materiał ma w ręce, zgłosił się z nim do Anglików. Anglicy stwierdzili to samo. Oni też nie wiedzą, co z tym zrobić, oni nie potrafią szyfru złamać. No i wreszcie, widząc to, co się dzieje, trzecim jego kierunkiem stał się kierunek Polski. Zgłosił się do Polaków, ofiarował to za darmo. Warunek był tylko jeden. Polacy dostaną cały ten materiał pod warunkiem, że jeśli uda im się złamać kod Enigmy, to podzielą się nim z Francuzami. No tu trzeba powiedzieć, że nie wywiązaliśmy się, przynajmniej na początku, z tego zobowiązania, ale powód był dosyć ważny, dlatego że właśnie dzięki Enigmie Polacy wiedzieli, że w sztabie francuskim jednym z najwyższych oficerów sztabowych jest niemiecki szpieg. W związku z tym, gdyby Polacy podzielili się z Francuzami wiadomością o tym, że złamali Enigmę, no to prawdopodobnie ta wiadomość bardzo szybko dotarłaby do Niemców, no i skończyłoby się łamanie szyfrów Enigmy. Co było najważniejszym problemem w Enigmie? Otóż najważniejsze było to, że Enigmę trzeba było łamać codziennie od nowa. Bo codziennie od nowa Niemcy wprowadzali nowe ustawienia wirników, to po pierwsze, a po drugie, Niemcy codziennie wpisywali nowy kod. I przez to łamanie szyfrów Enigmy zaczynało się każdego dnia o północy od nowa. Więc nawet jeśli Rejewskiemu udało się już odszyfrować te stare depesze, które oczywiście miały pewną wartość, no to nie był to jeszcze sukces, bo trzeba było przede wszystkim rozpracować te nowe depesze, które dopiero co docierały, były odbierane przez polski wywiad. W związku z tym, tu znowu Polakom przyszła z pomocą pewna niemiecka specyfika, pewna niemiecka mentalność. Rejewski miał już schemat działania Enigmy, wiedział, jak ona pracuje, potrafił ją odtworzyć. Stworzył nawet w pewnym momencie matematyczny wzór Enigmy. Rejewski wiedział też, jak działają wirniki i wiedział, że Niemcy wprowadzają to sześciocyfrowe hasło. No i teraz zaczął szukać metodą lingwistyczną pewnych podobieństw. I tu właśnie Niemców zgubił ten ich porządek, ten ich ordnung. Dlaczego? Niemcy zamiast wpisywać 6 liter różnych, to przede wszystkim wpisywali 3 i potem je powtarzali. Obawiali się, że przy radiogramach może dojść do sytuacji, że ktoś źle odczyta tą literę i przez to powtarzali jeszcze raz te 3 same znaki. Czyli na przykład wpisywali ABC, ABC. I to już był pewien punkt zaczepienia, bo każde powtórzenie w kryptografii oznacza ułatwienie. Natomiast co jeszcze bardziej Niemców zgubiło? No ten ich ordnung. I oni sobie na przykład wpisywali nie tam jakieś K, Z, G, tylko ABC, ABC. Albo X, Y, Z, X, Y, Z. Albo A, 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 A. Czyli wpisywali litery te same albo sąsiednie. Nie chciało się im kombinować, lubili porządek. I w związku z tym, znowu, znając mentalność niemiecką, Rejewski szukał właśnie takich powtórzeń. I kiedy złamał Enigmę? Stało się to w grudniu 1932 roku, w ostatnich dniach grudnia. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że Rejewski wpadł na pomysł, że w tych konkretnych dniach Niemcy będą wysyłali sobie szyfrogramy o bardzo specyficznej treści. No bo co się posyła pod koniec grudnia? Koło 20, 24? No przesyła się życzenia świąteczne. I niemieccy dowódcy również te życzenia świąteczne przesyłali sobie. No i on szukał takiego zestawu znaków, pod którym mogłyby się kryć słowa Fröhliche się Weihnachten, czyli wesołych świąt. I dzięki temu w grudniu 1932 roku, przed samym nowym rokiem, Rejewski łamie szyfr Enigmy. I od tego momentu Polacy codziennie czytają radiogramy Enigmy. Enigma jest nieprzerwanie czytana do roku 1938, kiedy nastąpiła pewna przerwa, ale o niej powiem później. Powiedziałem, że na sukces Rejewskiego i jego dwóch kolegów składał się wysiłek całego sztabu ludzi pracujących w biurze szyfru. Oprócz tego, że pracowali tu Marian Rejewski, Henryk Zygalski, Jerzy Różycki, ich przełożeni i wiele innych osób, to dla Polskiego Biura Szyfrów pracowała również wspomniana wcześniej wytwórnia radiotechniczna AWA, czyli zakład produkujący bardzo nowoczesne, jak na ówczesne czasy, urządzenia, które pozwalały tworzyć techniczne wsparcie dla Biura Szyfrów.
Jak rozszyfrowywano te kolejne depesze? No, samym siedzeniem i obliczaniem byłoby ciężko, w związku z tym panowie wprowadzali coraz to lepsze urządzenia, czy też pomysły na to, jak rozszyfrowywać enigmy. Pierwsze to tak zwane płachty Zygalskiego, to były tak zwane karty perforowane, czyli dziurkowane. Taki zestaw składał się z 26 płach, dlatego że było 26 znaków. Na nim był zespół wielu liter w różnych miejscach rozłożonych i były dziurki, które odpowiednio układając te płachty, można było znaleźć podobieństwa, znaleźć jakieś ciągi znaków, które pozwalały odnaleźć klucz na dany dzień, czyli ustawienie wirników. Później płachty Zygalskiego zostały, może nie zastąpione, ale przyspieszono rozszyfrowywanie przez cyklometr. Nie trzeba było tych płacht na siebie nakładać, tylko za pomocą wprowadzania odpowiednich ustawień przez operatora cyklometr dawał określone wyniki. To tak naprawdę były dwa wirniki enigmy, które obracając się pozwalały odnaleźć zestaw ustawień wirników i później tego hasła wpisywanego codziennie. To było 100 ponad tysięcy możliwości, także trochę trwało rozszyfrowanie. No i wreszcie bomba, która była takim szczytowym urządzeniem tego okresu, jeśli chodzi o kryptoanalizę. To był zestaw 6 rotorów Enigmy, gdzie one się obracały same, czyli urządzenie po prostu się wpuszczało w ruch, wcześniej wprowadzając informacje z depeszy niemieckiej i ono szukało podobieństw. I bomba tak długo się kręciła, tych 6 wirników tak długo się kręciło, aż wszystkie zatrzymały się na jednej literze. Czyli jeśli wszystkie miały to samo ustawienie, to znaczyło, że znaleziono ustawienie wirników. I dzięki temu nie trzeba było już niczego robić właściwie ręcznie. Wpisywano dane, włączano bombę i 2 godziny maksymalnie trwało uzyskanie odpowiedzi. Takich 6 bomb pracowało na rozpracowanie szyfru Enigmy każdego dnia. Bomba Rejewskiego uważana jest za pierwsze dojrzałe urządzenie kryptoanalityczne. Mało kto zna to urządzenie, przynajmniej na świecie. Natomiast wiele osób zna maszynę, albo inaczej bombę Alana Turinga, który kontynuował badania polskich kryptologów w Anglii, która składała się tak naprawdę z kilkudziesięciu bomb Rejewskiego i ona bazowała bezpośrednio na konstrukcji Mariana Rejewskiego. To, co zrobił Turing, było po prostu rozwinięciem koncepcji Mariana Rejewskiego. Różnica polegała na tym, że Turing posiadał środki, których niestety polski wywiad nie miał. Największe dokonanie to polska Enigma. Otóż na podstawie zdjęć, które mieliśmy, na podstawie badań Enigmy cywilnej i na podstawie modelu matematycznego, bo Rejewski stworzył matematyczny model działania Enigmy, zakłady radiotechniczne AWA skonstruowały polską Enigmę. Odpowiednik niemieckiej, bardzo podobny do tej niemieckiej, ale oparty na naszych rozwiązaniach. Takich Enigm wyprodukowano 13. Niestety żadna się nie zachowała od naszych czasów. 2 z nich przekazano sojusznikom w 1939 roku. Pozostało 11. 9 z nich później zniszczono, kiedy Polacy się ewakuowali do Rumunii. Gdzieś pewnie leżą w ziemi zakopane, natomiast raczej trudno będzie je odnaleźć. Jak ktoś chce, to myślę, że można z wykrywaczem metalu spróbować, choć nie do końca jest to legalne, także nie polecam. Natomiast 2 wywieziono później do Francji, no i tam pozostały później we Francji. No i teraz coraz lepiej Polakom szło to rozszyfrowanie, ale trzeba jeszcze też pamiętać, że Niemcy wprowadzali nowe utrudnienia, więc to nie było tak, że codziennie tylko pracowano nad jednym zestawem. Niemcy na przykład wprowadzili w pewnym momencie wirnik, który obracał się w drugą stronę. Co znowu bardzo skomplikowało, trzeba było do tego dojść najpierw, co się zmieniło, a potem te wszystkie przeliczenia na nowo wprowadzać. Wprowadzali też na przykład pewne zmiany w kodach. Natomiast najgorsze, co spotkało polskich kryptologów, to kiedy w 1938 roku wprowadzono maszynę pięciowirnikową. Mówiłem o tym ostatnio, że to bardzo mocno zwiększało liczbę możliwych kombinacji i za pomocą 6 bomb Polacy nie byli w stanie rozgryźć tego szyfru, a żeby rozpracować wprowadzone nowe rozwiązania, to potrzebne było znaczne zwiększenie ilości bomb do 60. Budowa 60 bomb, a właściwie 54, bo 60 mieliśmy, to był ogromny koszt. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale to było bodajże więcej niż polski wywiad wydawał w ciągu roku. Także roczny budżet polskiego wywiadu nie był w stanie zapewnić odpowiedniej sumy pieniędzy. No i w związku z tym podjęto decyzję o zwróceniu się do sojuszników, czyli zawarcie takiej umowy, że my damy wam enigmy i wyniki naszych badań, a wy za to sfinansujecie nasze dalsze badania. I na tym dzisiaj skończę rozważania na temat enigmy, dlatego że o tym, co stało się w 1939 roku i o losach polskich kryptologów, a także o działaniach ich następców, czyli Brytyjczyków, opowiem w następnym odcinku.
W dzisiejszym odcinku przybliżyłem Wam historię złamania kodów maszyny szyfrującej Enigma. Przybliżyłem też sylwetki trzech polskich kryptologów oraz pracowników Polskiego Biura Szyfrów. Starałem się pokazać sumę wszystkich czynników pracujących na sukces Mariana Rejewskiego. W następnym odcinku opowiem Wam o wojennych losach naszych bohaterów, a także postaram się pokazać, w jaki sposób złamanie Enigmy wpłynęło na losy wojny. Tymczasem się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.